zabrona przed napastnikiem w samochodzie lub na drodze. W samochodzie wykorzystujemy możliwości, jakie on daje. W tym przypadku, wykorzystując okno, zakładamy dźwignię. Chwytamy napastnika za dłoń, kopiemy go w kolano. Obezwładniamy go, opierając o samochód. Następnie kopiemy napastnika w tył kolana, doprowadzając do klęki. Napastnik atakuje podczas wysiadania. W tej sytuacji dociskamy napastnika do samochodu. Łokciem uderzamy w brzuch, następnie obezwładniamy go, zakładając dźwignię z jednoczesnym chwytem za włosy. Nie można samochodu traktować jako pułapki. Napastnika chwytamy za dłoń i stosujemy dźwignię, wciągając jego rękę maksymalnie do środka. Następnie ruszamy ostro samochodem do przodu i hamujemy gwałtownie, jednocześnie puszczając napastnika. Jeżeli napadli cię i jesteś w samochodzie, to nie pozwól się wyciągnąć. Penetracja z zewnątrz jest niewielka. Powierzchnia okna jest naprawdę mała i trudno będzie cię uderzyć. Nie zapominaj, że drzwiami można doskonale uderzyć, można odpychać napastnika. Jeżeli z kolei zablokujesz się, to nikt ze środka cię nie wyciągnie. Jeżeli chwycisz przeciwnika i nawet nie musi być to dźwignia i ruszysz, to zawsze zażegnasz niebezpieczeństwo. Kopnięcie napastnika blokujemy na obie ręce, skracając dystans. Przytrzymujemy nogę i podcinamy drugą. W parterze uderzamy napastnika w krocze. Atak blokujemy albo go unikamy, jak w tym przypadku. Zbijamy cios, ręką oplatamy szyję napastnika i unieruchamiamy uciskiem. Tu atak blokujemy rękoma, skracając dystans. Nogę odpychamy, unieruchamiamy kark napastnika i stosujemy bolesny ucisk na oczodoły. Bandyta wie, gdzie zaatakować. Doskonale zdaje sobie sprawę, że nasze najbardziej wrażliwe miejsca to krocze, twarz. Dlatego też z perfidią uderza w twarzoczaszkę, kopie nogą w krocze, uderza w splot słoneczny, w odkryty odcinek szyjny, w potylicę, w błędnik i tak dalej, i tak dalej. Od naszej postawy, od przyjęcia postawy zależy przede wszystkim pierwszy efekt starcia. Od właściwego blokowania ciosów, od wyłapywania ich. Przy czym nie ma czasu na wyłapywanie ciosów. Jedyną szansą to jest zablokowanie ciosów w pierwszej fazie wyprowadzania, ewentualnie w fazie przed zamachu lub przyjmowanie tak zwanej wysokiej postawy. Dlatego też, jeżeli mówimy o napastniku, który będzie atakować i mamy przeciwstawić się temu typowi agresji, to należy wyjść z jednego generalnego założenia. Musimy być do tego przygotowani. Dlatego też postawa, którą musimy przyjąć, musi być na tyle skuteczna, żeby dawała nam szansę wytrzymania, szansę blokowania ciosu. Dlatego też obciążona jest tylnia noga, a nie przednia. Noga przednia nie jest obciążona, dlatego że może nastąpić kopnięcie i wyłamanie stawu. Skronie, uszy i oczodoły są blokowane przez dłonie. Łokieć jest praktycznie dociśnięty i blokuje to, co mamy najcenniejszego u siebie. A najcenniejsze dla nas to są skronie, cała twarzoczaszka,
łuki żebrowe, wątroba i śledziona. Krocze, jeżeli stoimy w takim układzie, też jest schowane i praktycznie możliwość penetracji jest bardzo znikoma. Jeżeli teraz mówimy o jakiejkolwiek formie działania, formie walki, to właśnie w takim systemie opiera się postawa i sposób prowadzenia walki. Dlatego też, jak powiedziałem, mamy pełną możliwość blokowania tych wcześniej wymienionych elementów. Stosowanie innego układu naraża nas przede wszystkim na trafienie. A w takiej sytuacji ten, kto trafia pierwszy, z reguły jest lepszy. Tu nie trzeba wielkich instruktorów. Wystarczy, że staniemy sobie kilka minut w domu przed lustrem i poćwiczymy właśnie przyjmowanie postawy i popatrzmy, jak w lustrze, jak blokujemy te właśnie ważne organy w naszym organizmie. Jak blokujemy wątrobę, jak blokujemy skronie, jak blokujemy cały układ twarzo-czaszki. I od tego właśnie zaczyna się cały system budowania kombatu. Napastnik atakuje ciosem prostym. Ten cios wbijamy do wewnątrz, otwartą dłonią uderzamy w nos, podrywamy obie nogi i kopiemy w krocze. Tu zaś napastnika unieruchamiamy, przekładając rękę i zakładając dźwignię, chwytamy za krtań, kopiemy kolanem w udo. Po sprowadzeniu do parteru dociskamy kolanem i piszczelą. Często jesteśmy świadkami pobić osób trzecich. Z reguły ludzie nie wiedzą, jak reagować. Raz, że paraliżuje ich strach, a druga sprawa, paraliżuje ich właśnie brak wiadomości, brak możliwości i brak przede wszystkim znajomości technik pomocy osobom trzecim. Z reguły napastnik znajduje się w tak zwanym martwym polu. To znaczy możliwość jego oddziaływania na nas jest zerowa. Najczęściej jeszcze jest odwrócony całkowicie tyłem i pozostawia szeroki wachlarz możliwości oddziaływania. Można zastosować różnego rodzaju chwyty opasujące za szyję, duszenia, trzymania uciskowe. Można wykonać uderzenia na podstawę, na odcinek szyjny, uderzyć w okolice nerki, spowodować obalenie, bądź przez podcięcie, bądź przez uderzenia na staw kolanowy, na Achillesa, bądź wykonać uderzenie na stopę z góry. Możliwość penetracji z tyłu jest bardzo szeroka. I praktycznie możliwość obalenia jest praktycznie nieograniczona. Tu się kłania tak zwana zasada żółwia. Jeżeli położymy przeciwnika na plecach, jego możliwość oddziaływania też jest zerowa. Dużo większa jest możliwość oddziaływania, kiedy leży na brzuchu, kiedy ma możliwość przemieszczania się. Obalenie jest bardzo proste. Jeżeli mamy komuś pomóc, to właśnie w tego typu sytuacji, kiedy przeciwnik jest odwrócony, jest praktycznie bezbronny. On w tym momencie skupia się na swojej ofierze. On nie wie, co dzieje się za plecami. Jeżeli w tym momencie pomożemy, to pomożemy skutecznie. Niespodziewającego się naszego ataku napastnika chwytamy za barki i pociągamy do siebie. Uderzamy w kolano, obejmujemy za szyję i przewracamy, unieruchamiając rękoma i nogami. A to inny sposób niesienia pomocy. Tym razem popychamy napastnika, podrywając nogi i przewracamy na brzuch. Naciskamy na szyję i blokujemy ręce aż do pełnego unieruchomienia.
Pamiętajmy, że napastnik nie spodziewa się naszej interwencji. Tak więc mamy przewagę. Kopiemy go w kolano i oplatamy jego szyję i ręce. Przewracamy i unieruchamiamy w parterze. Również w tej sytuacji napastnika kopiemy w kolano. Tym razem unieruchamiamy go, stosując ucisk na usta, oczy i migdały. Jest to bardzo bolesny krok. Jeżeli zostałeś zaatakowany przy stole, to nie zapomnij, że ten stół, narzędzia, które na nim się znajdują, krzesło, to wszystko może ci pomóc. Stół ma twarde krawędzie, na stole znajdują się przedmioty, krzesło się przesuwa, może z powodzeniem przewróci się z napastnikiem, który usiadł. Jeżeli osoba, która cię zaatakowała, jest nietrzeźwa, to są plusy i minusy tego. Człowiek, który jest pod wpływem alkoholu, nie odczuwa tak silnie bólu jak osoba trzeźwa. Ale też ma ograniczone pole widzenia, ma osłabioną koordynację ruchową. Jego reagowanie na bodźce jest zdecydowanie wolniejsze i to należy wykorzystać. Jak postępować z takim napastnikiem? Nie zawsze działają na niego uderzenia, które działają na osoby trzeźwe. Uderzenia na krocze, na stawy czy na łuki żebrowe nie zawsze przynoszą efekt. Generalną zasadą przy obezwładnianiu pijanego napastnika to jest obalenie, doprowadzenie do parteru. Jest to najprościej, dlatego że ten człowiek z reguły ma zachwiany błędnik. Dużo prościej jest go przewrócić, obalić, podciąć, tak jak mieliśmy przykład na napastniku, który przed chwilą atakował nasz stolik. Jeżeli już obezwładnimy go, to najprościej wyprowadzić go i to właśnie krótkim trzymaniem, ewentualnie z podporem na krótką dźwignię. Zawsze starając się unieruchomić odcinek szyjny kręgosłupa. Jeżeli mówimy o niebezpiecznych narzędziach, to często mówi się o tulipanie, mówi się o mojce, mówi się o nożu i te narzędzia najczęściej, że powiem, funkcjonują w różnego rodzaju zadymach. Jeżeli mówimy o tulipanie, to szkodliwość takiego narzędzia nie jest aż tak ogromna, jakby się mogło ludziom wydawać. Jeżeli nawet napastnik przyrzuci do gardła, musi zrozumieć jedną rzecz, że jedyna rzecz, która stawia cię na straconej pozycji, to jest twój strach. Zawsze reakcja tego, który pierwszy wykonuje ruch, jest zawsze szybsza. Jeżeli z kolei napastnik grozi ci tym, nie zapomnij, że możesz użyć innych narzędzi. Możesz użyć tego, co masz na stole, możesz rzucić zegarkiem. Jeżeli jest kurtka, nie jest problemem, że rzucisz ją przeciwnikowi na twarz, po to, żeby wykonać inny ruch. Jeżeli z kolei dochodzi do walki gdzieś na zewnątrz i masz czas, to nie zapomnij, że najbardziej newralgicznym punktem, który najczęściej jest atakowany, to są odcinki tętnicy szyjnej, które są atakowane właśnie przez różnego rodzaju ostre narzędzia. Dlatego też chronienie tego typu odcinka jest najistotniejsze. Żeby stworzyć ekran do walki, jak gdyby taką tarczę,
Najprościej to jest tak, jak uczą walki z dzikimi lub tresowanymi psami. Owinąć jedno z przedramion jakimkolwiek materiałem. Wtedy możliwość penetracji jest praktycznie zerowa. A ta ręka blokuje po to, żebyśmy mogli dojść do bezpośredniej styczności. Bo w takiej styczności bliskiej to ostre narzędzie jest praktycznie bezużyteczne. Jeżeli dojdę na odległość 15-20 cm, to możliwość penetracji takim tulipanem jest praktycznie zerowa, gdy szanse się równoważą. Zaprezentowaliśmy Wam kilkadziesiąt technik systemu COMBAT56. Myślę, że mogą Wam się przydać. W następnych filmach pokażemy, jak przetrwać w mieście, w lesie, jak radzić sobie w życiu.